Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał aka Pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale. Tak, jest to kolejna gra, którą będę wam prezentował na moim kanale tuż po skończeniu Sonica CD sezonu drugiego, albo po prostu V2. Chociaż powiedziałbym, że sezonu drugiego, dlatego że to nie było takie techniczne V2. Bo mieliśmy praktycznie let's play tylko, że z perspektywy Tailsa, bo graliśmy Tailsem. Kochani, jeszcze nie chcę wracać do Crasha Bandicoot 4, It's About Time albo Najwyższy Czas, ponieważ doszedłem do wniosku, że chciałbym jednak odkurzyć bibliotekę klasyków PlayStation 1 i stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie zmierzenie się po raz kolejny na moim kanale z Krokiem Legend of Digobos, czyli po prostu Krokiem jedynką, albo zagramy sobie w Kroka Legendę Gobosów. Jest to pierwsza gra z serii Krok, w sumie takiej podserii, no bo ta gra liczy tylko dwie gry w serii. I można by nazwać to w taki sposób, że zrobimy sobie mini maraton z tej serii. I dlaczego jestem taki duży swoją drogą? No, tak powinienem w zasadzie się prezentować na ów materiale troszeczkę zmniejszony, chociaż zrobimy coś po prostu takiego, o, żeby więcej kamerki było widać. I teraz tak troszeczkę sobie zmniejszymy. Przepraszam za takie technikalia, że tak powiem, które tutaj wleciały na filmiku. Postaram się oczywiście to ograniczyć, ponieważ no wolałem się troszeczkę wcześniej przygotować. Dobra. I będziemy sobie robili obie gry na 100%, czyli zrobimy sobie i Kroka jedynkę, i Kroka dwójkę na 100%. Więc żeby mieć już to z głowy, zabierzemy się teraz za tę serię, ponieważ już od jakiegoś czasu planowałem zrobić porządne V2, bo V1 było takie całkiem nawet, chociaż wtedy troszeczkę źle podszedłem do serii, dlatego że robiłem to trochę na ślepce i niezbyt pamiętałem tę gierkę. No a teraz, no wiadomo, praktyka czyni mistrza, troszeczkę sobie podskillowałem i myślę, że to będzie dobry powód, abyście również odwiedzili kanał mojej dziewczyny i tam zaspomnili jej kanał dosłownie pod najnowszym filmikiem, żeby skończyła tego zasranego Kroka dwójkę, żebym ja się nie pośpieszył i za nią tego nie skończył u siebie. Dobra. Tyle wstępu. Sprawdźmy sobie mniej więcej, czy wszystko w opcjach działa jak należy. Ja bym sobie muzykę zgłośnił trochę. I tak to chyba wszystko ok, ponieważ tak, nie mamy tutaj voice effect volume, dlatego że można by powiedzieć, nie ma tutaj żadnych dialogów, tak więc będziemy musieli się posiłkować tylko efektami dźwiękowymi i muzyką. Swoją drogą ten pad od PlayStation 1 jest po prostu epicki, bardzo mi się on podoba. Dobra, wszystko się zapisało? Zapisało się, jak najbardziej tak. To co? Bez zbędnego przedłużania, 6 minut mamy na liczniku, szybka synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I zaczynamy zabawę. No, i tak w taki oto sposób jesteśmy na mapie świata teraz.
Nie mamy żadnego innego poziomu do wyboru i jedyne co możemy wcisnąć to start level. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o mnie i o fabułę w tym kroku, nie wiem w ogóle dlaczego powiedziałem o mnie i o fabułę, więc może jeszcze raz zacznę to zdanie. Jeżeli chodzi o fabułę w kroku jedynce, to jest ona dosyć... Jest ona dosyć taka... jakby to można powiedzieć... łatwa. W dużym skrócie, jak widzieliście na cutscence, krok jako mały krokodylek trafił jakby na wyspę gobosów, gdzie dla osób nie wiedzących kto to jest gobos, no to tutaj proszę bardzo, to są nasze goboski, to są nasze takie fajne zaprzyjaźnione stworki. I został, że tak powiem, krok wprowadzony w temat, a raczej został przygarnięty przez gobosów, jak i króla gobosów. I niestety pewnego dnia musiał odwiedzić wyspę gobosów pewien zły osobnik, zwany jako Baron. I ten Baron postanowił, że porwie te gobosy, żeby zrobić na złość krokowi. I naszym zadaniem, a raczej celem w tej gierce jest po prostu nie tyle co go pokonanie, jak i jego tam podwładnych, co jeszcze przede wszystkim skopanie mu dupy, no i uratowanie wszystkich gobosów. Tyle jeżeli chodzi o fabułę kroka. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy ją przedstawiłem. Teraz nie pamiętam, czy to czasem... Tak, to tutaj było. Dobra. Bo pamiętam, że moja dziewczyna mi wspominała, że jest tutaj właśnie Secret Room i warto byłoby się nim zainteresować i właśnie jesteśmy teraz w tym Secret Roomie, gdzie możemy sobie przy okazji zdobyć dodatkowe serduszka. Zawsze to jest coś. Ile tutaj mamy dodatkowych? 3. Jezu, ta gra jest świetna, pod względem soundtracku jest świetna i w ogóle graficznie moim zdaniem się bardzo dobrze zestarzała. W ogóle grafika w tej gierce to jest po prostu miód na oczy, nie? To jest dosłownie miód na oczy. Dobra, więc możemy teraz stąd opuścić. Z tego co wiem, z tego co się orientuję, możecie mnie oczywiście poprawić w sekcji komentarzy, to w tej gierce życia się odnawiałem, że tak jak na przykład w Crashu jedynce, w ogóle w Crashach i w Spyro, jak zebrałeś życie na poziomie i wracałeś do tego poziomu, to te życia niekoniecznie się one restartowały zaraz jakby po powrocie do tych poziomów. Musiałeś co jedyne chyba z tego co pamiętam zresetować konsolę albo później powiedzmy ją odpalić i wczytać save i wtedy dopiero te życia, gdzie domyślnie były, to one ci się tam przywracały. Natomiast w kroku, jeżeli po przejściu danego poziomu wrócisz z powrotem do niego, to życie gdzie było, tak nadal będzie i z jakiegoś powodu w ogóle wróciłem się, nie wiem dlaczego. Chciałbym z powrotem skoczyć do tej studni, bo nie powiem, że nie, ale chcę ratować gobosy tak jak i te kolorowe klejnociki. W ogóle, co jest też ważne, klejnoty, które teraz obecnie zbieramy, te takie dżemy właśnie, te tęczowe, to są takie nasze owoce Wampa z Crasha Bandicoota. Czyli zbierzesz 100, masz życie, z tego co dobrze pamiętam. O ile dobrze pamiętam, a myślę, że dobrze pamiętam. Ważna uwaga. W przeciwieństwie do Crasha i innych tego typu gier, tutaj jak wpadniesz do lawy bądź w jakąś przeszkodę lub coś, co cię ewidentnie poparzy, tracisz jakby wszystkie te klejnoty. I po utraceniu wszystkich klejnotów, kiedy drugi raz się zmoczysz w lawie, no to przykro mi, ale tracisz życie, więc będziemy się starali tutaj nie tracić w gówniany sposób żyć. Z tego co pamiętam, krok chyba w ogóle nie obsługiwał nigdy analogu, przynajmniej pierwsza część, nie wiem jak druga. Druga chyba już normalnie analog obsługiwała, ale pierwsza z tego co widziałem to nie obsługiwała analogu, tak więc czy to będziecie grali na konsoli, czy będziecie grali... Nie, na emulatorze możecie wymusić tryb analogowy. Ale jakbyście grali na oryginalnej konsoli, to z tego co wiem, chyba byście grali tylko na D-padzie. Mówię, mogę się oczywiście pomylić, bo ja niestety nie pamiętam tego typu rzeczy. Tutaj jak zresztą słyszycie, towarzyszy nam muzyka z menu wyboru poziomów, z naszej mapy świata tak zwanej. I nie, nie jest to żaden bug, po prostu soundtrack taki tutaj gra, bo taki miał grać.
Nie musimy się tutaj doszukiwać żadnych teorii spiskowych ani nic z tych rzeczy. Dobra, teraz uwaga na tą dżdżownicę, bo ona bardzo lubi atakować. Więc sobie spadniemy w dół, ponieważ tutaj na dole mamy sekretne pomieszczenie. Sekretny poziom. Jak widzicie zresztą. Okej. Zostali oni tu unicestwieni, więc możemy sobie już stąd wrócić. Na spokojnie, bez zbędnego, że tak powiem tutaj, pitolenia, bez zbędnego żadnego speedruna. Po prostu na spokojnie sobie przechodzimy. Nie ma co się śpieszyć. Tak jak widzicie, w ogóle poziom jest podzielony na takie sekcje, że dosłownie po przejściu przez dane drzwi to możemy jakby... odpala nam się następna sekcja i można by to nawet powiedzieć, że przy okazji nowa muzyka nam się odpala, ponieważ tutaj w każdym poziomie jest więcej niż jeden soundtrack. Tylko soundtrack jest przypisany do danej sekwencji poziomu. I co tu mogę jeszcze powiedzieć? Chyba to tyle, co chciałem powiedzieć. Nie mam tutaj chyba nic więcej do dodania. Grok, dobra, jest siódme życie. Zerknijmy, czy tutaj nic nie ma. Nie, tutaj nic nie ma, okej. Więc możemy uderzyć w gonga i uderzenie w gonga oznacza to, że skończyliśmy właśnie poziom. Dzięki czemu ten ptaszek sobie tutaj przyleci i odleci sobie dalej. W siną dal. No. I w taki oto sposób ukończyliśmy pierwszy level. Oczywiście możemy również zeskipować sobie ten total wszystkich... klejnotów i tak dalej, ale chciałem wam go tak opokazać. Możemy sobie oczywiście gierkę zapisać lub możemy wpisać sobie hasło. Ja osobiście wolę zapisywać, bo system haseł według mnie jest gówniany. W sensie nie mam nic do niego, ale jakby to można powiedzieć, nieprzydatny jest. Ale co tu mamy? Ape Escape, Miss Pac-Man, Krok, Harry Potter, Spyro the Dragon, Crash Bandicoot 2, Harry Potter COS. I mamy tutaj, dobrze widzę, 7 bloków, gdzie możemy sobie zapisać. Dobra, no to ja sobie zrobię tak. I mamy 2% gry. Zawsze to coś. Okej, więc teraz czas na poziom 1-2. Underground, Overground. Poprzedni poziom nazywał się And So The Adventure Begins, czyli tutaj będziecie mieli polskie tłumaczenie, jak mniej więcej na polski by to brzmiało. A tutaj będziecie mieli Underground, Overground i tłumaczenie jakby... na polski. I skąd wiemy, że to jest wyspa numer 1 lub świat numer 1? Z tego, że na początku przed nazwą poziomu jest 1-2, co oznacza pierwszą wyspę bądź pierwszy świat. Okej, ruszamy z koksem. Tak jest, czas na drugi poziom, gdzie mamy właściwie remix z pierwszego, że tak powiem, soundtracku. No i jak sami zresztą widzicie, zostałem tutaj przez tego diabełka zaatakowany, co za tym idzie, no straciłem te diamenty, więc tak mniej więcej to wygląda, że po utraceniu tych diamencików możecie je ponownie zebrać, albo klejnotów. Tylko z tą różnicą, że no niestety, no je tracicie, nie? I gdyby drugi raz mnie zaatakował, gdybym miał ich zero, no to wiadomo, skończyło, jak to by się dla mnie skończyło. Skończyłoby to się dla mnie nagłą śmiercią. No ale dobra, no myślę, że przyszedł czas na zapoznanie się jakby, żebym wam opowiedział historię, jak się zapoznałem z tym krokiem. Ojejku, jejku, 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 ojej. Słabo to wyszło, bo zaatakowałem tego diabełka niepotrzebnie zresztą. Więc... co to było? Jak ja w ogóle poznałem tego kroka? Proste no, jakby to można powiedzieć... szukałem platformera, który rywalizowałby z Crashem Bandicootem, standardowo zresztą, bo Crash Bandicoot był wtedy bardzo mocno ogrywany u mnie. I tak, przechodząc przez 102 Dalmatyńczyki, przez Spyro, przez Raymana w zasadzie i nie wiem co tam jeszcze było na PSX-ie przeze mnie ogrywane, natrafiłem właśnie na kroka. I była to gra, która mnie bardzo mocno wciągnęła, dlatego że
Jest ona bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o fabułę, w ogóle gameplayowo jest bardzo fajna, mimo że krok ma dosyć czołgowe sterowanie, co zresztą możecie zobaczyć, że ciężko jest troszeczkę nim sterować, to jednak uważam, że na swój sposób jest to fajne, w sensie to sterowanie, według mnie. Oczywiście możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że po prostu nie narzekałbym aż tak na to sterowanie. Uwierzcie mi, grałem w gry, które miały o wiele gorsze sterowania. Tak, i teraz schodzimy sobie w dół, żeby uratować kolejnego gobosa. Oczywiście na każdą planszę mamy 6 gobosów, tak więc jeżeli jakimś cudem będziecie mieli gobosów powiedzmy 5 lub 4, no to sorry bardzo, ale nie zrobiliście 100%, przez to będziecie musieli robić backtracking. Z tego co wiem, chyba w każdym poziomie od razu możemy zdobyć wszystkie gobosy, w sensie uratować. Aczkolwiek... Aczkolwiek coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Możemy chyba wszystkie uratować, ale nie mam tutaj pewności 100%, bo może być tak, że w jakimś poziomie trzeba było się cofać. Nie mam pewności, szczerze powiedziawszy. A tutaj spadki FPS-ów się pojawiły z jakiegoś powodu. Okej. Wow. Dobra. I mamy tutaj kolejny, że tak powiem... Może nie minigierka, ale kolejny specjalny poziom za odblokowanie wszystkich 5 diamencików. No i tutaj na samym dole będzie gobosik na nas czekał. 6. I zarazem ostatni. Dobra, mamy wszystko? Nic nie pominąłem? Chyba nie. No i mamy 38 klejnotów, 6 gobosów oraz 9 żyć. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie nam poszło. 2 pierwsze poziomy mamy zrobione na 100%. W ogóle ta mapa świata, Jezus Maria, ona tak pięknie wygląda. Ja w ogóle w grach bardzo lubię mapy światów. Nie wiem jak wy, po prostu uwielbiam. To jest mój ulubiony element w każdej w ogóle gierce. Czy to na Playaka 1, czy to na Playaka 2. Po prostu mapy są moimi ulubionymi miejscówkami. No i nawet Warp Roomy, wiadomo dlaczego, bo Crash Bandicoot. No i też ogólnie otwarte światy, jak Spyro chociażby. Dobra. To czas na chyba trzeci poziom. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo idziemy chyba po kolei. Shoutin lava, lava, lava. I fajne w ogóle tutaj owieczki są przed rozpoczęciem poziomu. Czyżbyśmy mieli tutaj konfrontację z owcami? Zobaczmy to. Nie, no co wy, nie mamy tutaj konfrontacji z owcami, ale to byłoby śmieszne w sumie. Chociaż te owce nie wiem czemu wydają mi się trochę skasowanym elementem z gry. W sensie wydaje mi się, że one miały się tutaj pojawić, ale z jakiegoś powodu nie zostały one tutaj ukazane. Bliżej oczywiście mi nieznanego tego powodu, no bo jakżeby inaczej. I co, schowajmy się tutaj. Schowajmy się tutaj, ponieważ tu mamy kolejny sekrecik, sekretne pomieszczenie. Gdzie będziemy mieli oczywiście gromadkę żyć, no i przeciwników. No, na przykład tego kurde frajera, Jezu, jak ja go nienawidziłem, masakra. Po prostu największa chyba zmora dzieciństwa, nie? Autentycznie, nie lubiłem typa, nigdy. Zawsze mnie on denerwował jak grałem. Właśnie między innymi przez to, że po prostu mi zabierał te moje cholerne klejnoty, które chcę zdobyć. W ogóle to wszystko w tej gierce jest takie piękne. Chciałbym remake w ogóle tej gierki. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś się zainteresuje krokiem. Ja bym z chęcią zobaczył remake pierwszej i drugiej części. Tak wiecie, full HD, nie? Normalnie 4K resolution. Okej. Tu mamy diamencik zebrany. W ogóle nie opowiedziałem wam w ogóle odnośnie sterowania, tak więc poza tym, że ruszamy D-padem w lewo, w prawo, w dół i tak dalej, to tak, kwadratem atakujemy ogonem, kółkiem to się tak obracamy, trójkątem to w zasadzie możemy kamerą manipulować, a X-em skaczemy. I jeszcze R1 to idziemy tak na bok w prawo, L1 to w lewo, tak na bok idziemy.
Co tutaj mamy jeszcze? Kiedy wciskam R2, to tak dziwnie kamera się obraca i L2 to wraca z powrotem na swoje miejsce. Okej. I też warto wspomnieć, że deweloperzy lub twórcy, którzy są odpowiedzialni za Kroka 1 i 2, to są Argonauci. Ci sami Argonauci, którzy zrobili później Harry'ego Pottera na PlayStation 1. Dobra, mamy zgadywankę. Na samym środku był Gobos, dobra, tutaj tak, 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 tak. I teraz, moi drodzy, pytanie. Która skrzynka jest prawdziwa? Ja stawiam na tą na środku. A wy? Napiszcie w komentarzu, możecie nawet w komentarzu, jak będziecie komentowali mi filmik odnośnie co do minuty, w której minucie jakby ten fragment teraz się pojawia. I napiszcie, którą obstawialiście i... zobaczymy, czy któryś z was się popisał. Teraz ruszamy. No cóż, dostałem życie. Nie do końca zadowala mnie ten fakt.